śledztwo przeciw byłemu rzecznikowi MON. Decyzja śledztwo przeciwko Bartłomiejowi M. Byłemu rzecznikowi MON przedłużone. Do końca sierpnia potrwa śledztwo przeciwko Bartłomiejowi M. Były rzecznik MON wraz z 5 innymi osobami jest podejrzany o działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu. Rzecznik Tarnobrzeskiej Prokuratury prokurator Andrzej Dubiel poinformował, że śledztwo zmierza ku końcowi i wykonywane są ostatnie czynności właśnie w tym zakresie, m.in. zapoznawanie stron z materiałem dowodowym. 28 stycznia 2019 rok. Były rzecznik MON został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, na polecenie Tarnobrzeskiej Prokuratury. Oprócz Bartłomieja M. zatrzymani zostali wtedy także były poseł Mariusz Antonika. Były członek zarządu PGZ Radosław Ojciec, dwaj byli dyrektorzy PGZS.A. i były pracownica MON. Oni są także podejrzanymi w śledztwie. Były rzecznik resortu obrony przebywał w areszcie od 30 stycznia 2019 rok. Wyszedł na wolność po 5 miesiącach, po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych. Zamianę aresztu na poręczenie majątkowe umożliwił Bartłomiejowi M. Warszawski Sąd Okręgowy. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję Sądu Okręgowego, ale w sierpniu 2019 rok Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie prokuratury i M. pozostał na wolności. Wszyscy podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani w związku z prowadzonym od grudnia 2017 rok przez prokuraturę w Tarnobrzegu śledztwem dotyczącym niegospodarności, powoływania się na wpływy oraz fałszowania dokumentów przy okazji zawierania umów przez spółkę PGZS.A. Jakie zarzuty postawiono Bartłomiejowi M? Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu postawiła Bartłomiejowi M. oraz byłemu posłowi Mariuszowi Antoniemu K. zarzuty powoływania się wspólnie i w porozumieniu na wpływy w instytucji państwowej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu określonych spraw celem uzyskania korzyści majątkowej w kwocie ponad 90 tysięcy złotych. Były rzecznik MON i była pracownica MON Agnieszka M. usłyszeli zarzuty przekroczenia swoich uprawnień jako funkcjonariuszy publicznych i działania na szkodę spółki PGZ w związku z zawartą przez nią umową szkoleniową. Tym samym doprowadzili do wyrządzenia spółce szkody w wysokości 491 964 zł, podano po ogłoszeniu zarzutów w komunikacie rzecznika prokuratury. Byłemu członkowi zarządu PGZ Radosławowi Ojciec, byłemu dyrektorowi biura marketingu PGZ Robertowi K. oraz byłemu dyrektorowi wykonawczemu firmy Robertowi SZ. Zarzucono działania na szkodę spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.